Witam serdecznie, drogich teleradio słuchaczy, w 1076 wydaniu Polskiego Radia i Telewizji Edmonton na 30 dzień marca 2024 roku. Proszę Państwa, święta wielkanocne niosą radosne i pełne nadziei przesłanie. Siły ciemności i zła zostaną pokonane i życie się odrodzi. Gdy dziś naszym światem wstrząsają pandemia i ostre konflikty, życzę wszystkim mieszkańcom Ziemi, by ten szczególny czas świąteczny stał się źródłem pokrzepienia, odporności, pozytywnych zmian, wytchnienia i radości. Alleluja! Na weselu w Galilei wiele gości ze stron stu. I Ty, Panie, między nimi ze swą matką dzielisz stół. To już trzeci dzień Twa usta, znów kielichy wina brak. Panie, proszę, zrób coś dla nas, niech zabawa dalej trwa. I na rozkaz Twój, mój Panie, służba zbawy napełnia i robi cud na zawołanie z wody w wino. Ja i rogi, zmarła córka, każdy ojciec zna ten ból. Ty uciszasz lament ludzi, mówisz wiary, czy osłupienie prowadza stwór. Drogi Jezu, stokroć dzięki, że przyszedłeś na ten świat i w mym życiu zaganiany by pokazać drogę tą. Do Twojego majestatu bym jak głazacz synem był, gdy nie wcześniej w dniu ostatecznym bym żył na wieki. Zwracam drogi Twe, Ty, Ty,
Państwa, 1076 wydanie naszego programu będzie generalnie miało bardzo świąteczny charakter, o czym świadczyć będą goście składający świąteczne życzenia za swoich bliskich, znajomych oraz członków polonijnych organizacji. I może dlatego zbyt wiele czasu nie będę dziś poświęcał sprawom politycznym, jakkolwiek przegląd wydarzeń minionego tygodnia będzie miał miejsce, a w ostatniej godzinie programu będzie uczta duchowa dla miłośników piosenki poetyckiej i żołnierskiej, którą zaprezentuje najstarsza, bo już dzisiaj ma 95 lat, współautorka Polskiego Radia i Telewizji, sybiraczka, anfrykanka, pani Janina Muszyńska, której wdzięczność moja nie ma granic. Zanim jednak pierwszy gość pojawi się przed kamerą, zapraszam do obejrzenia nowej produkcji Andrzeja Rutkowskiego. Jest to film Stopienia Marzanny. Wydarzenie to miało miejsce kilka dni temu, a Marzanna to polskie imię słowiańskiej bogini kojarzącej ze śmiercią, zimą i przyrodą. Co roku pierwszego dnia wiosny wieśniacy robili kukłę, podpalali ją, a następnie topili w rzece. Celem tego pogańskiego rytuału jest przepędzenie zimy i zachęcenie do powrotu wiosny. Niewiele się to nam przydało, bo dzisiejszego poranka dostaliśmy kolejną porcję śniegu i mrozy. Tak więc, drodzy Państwo, rozsiądźmy się w wygodnych fotelach i zamieńmy się w słuch. Alleluja, Pan zmartwychwstał. Dzień dobry. Ania i Wiktoria. Dzień dobry. Ja jestem Andrzej. Andrzej, pan. Witamy. Która to wiedźma, nie? Ta to niesie, czy ta to niesie?
officially the winter is gone, yeah. Weź się uwierz, bo mi zimne, nie patrzę na ciebie. Weź się uwierz. No. Okej. Razem były na Tajwanie. Pod Bigos? Super! Dziękuję. Bardzo dobry, dzięki. I want to say, Bigos is fantastic, absolutely delicious. Absolutely. Very good, thank you. Pięknie wygląda. Opatrzcia, wyglądasz. Trochę się spóźniłem. Ale jesteś. Jesteś. Ja zaraz ci coś zagram. Jak oczy spojrzysz teraz swojego prezentu. Teraz jest koncert życia. Straciłaś paty ganta. Chciał kupić ci trabanta. Bo na notę pewnie też nie powie ci. Serce moje. Serce moje. Do you love him? Oh, I very much. Buziaka jemu daję. So, yes. Buziaczki, buziaczki. Ja, buziaczki. A ty nie będziesz tego na łapie. Pożegnanie wszystkim razem. Hip, hip, hura, hip, hura, hip, hura. Całego serca pełnym gazem. Żegnamy was, żegnamy was, żegnamy was. Do następnego razu. Dziękujemy. Dziękujemy organizatorom. Też wiązała, matko się mnie powiązała, matko mnie też wiązała. A jakże cię kocham dać, a tym, że będę kazać. A jakże cię kocham dać. Proszę Państwa, kiedy
Osiągamy wiek emerytalny i często nie jesteśmy w stanie ani zadbać o siebie, ani gotować czy ubierać się, to życie staje się męczarnią. Oczywiście istnieją placówki home care, które delegują swoich pracowników czy pielęgniarki do pomocy takim osobom, ale problem zaczyna się, kiedy osoba starsza nie za bardzo włada językiem angielskim i pomoc praktycznie staje się udręką. Proszę zatem o chwilę uwagi, bo mam dla tych osób dobrą wiadomość. Polska Agencja Opieki pod nazwą Comfort Care Home Services, zarejestrowana na albertahealthservice.com Care Invoicing Program, daje usługi dla ludzi starszych lub potrzebujących opieki pielęgniarskiej już od około 3 lat w Edmonton i okolicach. Serwis odbywa się na 3 poziomach rodzaju opieki w języku polskim z możliwością dostosowania do potrzeb jednostki. Pierwszy poziom to profesjonalne usługi pielęgniarskie, takie jak administracja leków, sprawdzanie parametrów życiowych, zarządzanie cukrzycą, pielęgnacja stóp, zastrzyki i więcej. Drugi poziom to osobista opieka pielęgnacyjna wykonywana przez Healthcare Aid, taka jak pomoc w kąpaniu, toalecie, ubieraniu się, karmieniu i więcej. I trzeci poziom to pomoc domowa wykonywana na poziomie companion w następujących kwestiach: planowanie i przygotowanie posiłków, przypomnienie o lekach, pomoc domowa, zapobieganie upadkom, rekreacja, towarzystwo i inne działania społeczne. Bezpłatna konsultacja i wycena, i co więcej, dla tych, co mają Alberta Health Card, może być pokryta przez rząd nawet do 170 godzin miesięcznie. Po więcej informacji proszę zobaczyć website lub dzwonić, aby uzyskać pomoc i więcej informacji. Oczywiście, drodzy Państwo, to, że program dzisiejszy jest o charakterze świątecznym, wcale nie świadczy, że nie będę składał naszym facebookowym przyjaciołom życzeń urodzinowych. I tak 29 marca, więc parę dni temu, obchodziła swoje urodziny pani Jadwiga Michałowski. Wszystkiego dobrego. Natomiast Kazimierz Węcław 30 wraz z Teresą Paka również 30 marca. Cezary Malinowski, Cezary, wszystkiego najlepszego, jeszcze nasz słuchacz, 31, a więc jutro będzie miał swoje urodziny razem z Beatą Obszańską i panią Renatą Szwedowicz. Renato, wszystkiego najlepszego. Również 31 Ryszard Olech będzie miał swoje urodziny, a 2 kwietnia pani Lucyna Rybak, najkochańsza kobieta świata. Lucynko, wszystkiego najlepszego. 3 kwietnia Dominik Nowak, nasz piłkarz, prezes Polskiego Związku Piłkarskiego i drużyny piłkarskiej, która właśnie rozpoczęła swoje doroczne rozgrywki piłkarskie. O tych będziemy informować Państwa na bieżąco już w przyszłym programie. Dla solenizantów mam piosenkę w wykonaniu Woja Anuszkiewicza, którą sam teraz osobiście on dla Państwa zaśpiewa. Happy birthday, everybody! Diamenty myszko nie zastąpią dziś tego, co me serce pragnie podarować ci. Złoto i szmaragdy, może piękny gest, lecz ogień w moim sercu już nie wygaśnie, nie. Kochana, chodź, spójrz mi prosto w oczy. Kochana, wiedz, że nic nas nie rozłączy. Kochana, ja dam serce ci wrażliwe, mój cały świat i wszystko, co możliwe. Kochana, chodź, spójrz mi prosto w oczy. Kochana, wiedz, że nic nas nie rozłączy. Kochana, ja dam serce ci wrażliwe, mój cały świat i wszystko, co możliwe. Spójrz w oczy moje, skarbie, powiedz, że ty też
zostaniesz w mych ramionach, nie opuścisz mnie. Niech piękne to uczucie i siła wiecznie trwa. Jesteś mi stworzona, dla ciebie jestem ja. Kochana, chodź, spójrz mi prosto w oczy. Kochana, wiedz, że nic nas nie rozłączy. Kochana, ja dam serce ci wrażliwe, mój cały świat i wszystko, co możliwe. Kochana, chodź, spójrz mi prosto w oczy. Kochana, wiedz, że nic nas nie rozłączy. Kochana, ja dam serce ci wrażliwe, mój cały świat i wszystko, co możliwe. Kochana, wiedz, że nic nas nie rozłączy. Kochana, ja dam serce ci wrażliwe, mój cały świat i wszystko, co możliwe. Kochana, chodź, spójrz mi prosto w oczy. Kochana, wiedz, że nic nas nie rozłączy. Kochana, ja dam serce ci wrażliwe, mój cały świat i wszystko, co możliwe. Kącik ogłoszeń. Mam dzisiaj kilka nowych ogłoszeń, tak więc proszę o uwagę, ewentualnie kawałek ołówka i papieru, żeby zapisać sobie co ważniejsze imprezy. Otóż prezes chóru Polonia z wielką radością zaprasza całą Polonię w imieniu własnym i wszystkich członków chóru Polonia. Zaprasza o zarezerwowanie w kalendarzu wyjątkowego wydarzenia, jakim są obchody 25. rocznicy istnienia chóru Polonia. Uroczystość ta będzie miała miejsce 27 kwietnia o godzinie 18 w Audytorium Fakulty Saint-Jean przy 8409 91 Street. Serdecznie zapraszam w imieniu członków chóru Polonia. Towarzystwo Kultury Polski Edmonton będzie miało kolejne kasyno 25 i 26 czerwca w West Edmonton Mall w Starlight Casino. Zwracamy się do chętnych, którzy chcieliby pomóc w tym wydarzeniu, dzięki któremu nasza organizacja może działać, korzystając z funduszy kasynowych. Jeżeli chcielibyście Państwo pomóc w kasynie, proszę dzwonić na numer 780-289-2879. Dom Polski natomiast poszukuje pracownika, caretakera na pełen etat. Proszę przesłać podania o pracę do menadżerki Domu Polskiego na adres info@polishhall.ca lub dzwonić na numer telefonu 780-993-1856. Towarzystwo Polskich Weteranów w Edmonton zaprasza na tradycyjne święcone w dniu 27 kwietnia w Domu Weteranów. Bilety w cenie $50 od osoby do nabycia w biurze przy 9203 144 Ave, a telefon do biura jest 780-475-9366. Dom Polski natomiast zaprasza również na tradycyjne święcone, które będzie miało miejsce 6 kwietnia. Koktajle o godzinie 6.30, kolacja o 7.30 i zabawa po kolacji. Do tańca grać będzie Jarek Jancik, Kaszbar, a po rezerwację proszę dzwonić na numer 780-426-1856. I ogłoszenie od Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego, które zaprasza serdecznie na wydarzenie, podczas którego będą zaprezentowani niektórzy z naszych najlepszych polonijnych artystów w Edmonton.
Wydarzenie artystyczne będzie miało miejsce 27 kwietnia w godzinach od 16 do 19 w klubie Syrenka. Wydarzenie to nie koluduje z innymi polskimi wydarzeniami tego dnia, gdyż trwa od godziny 16 do 19. Zaprasza prezes Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego Andrzej Kubicki. I to byłoby na tyle ogłoszeń. Będę miał jeszcze kilka drobnych ogłoszeń w trakcie programu, a na razie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do korzystania z tych imprez, o których mówiłem, a ich będzie najwięcej chyba 27 kwietnia, także musicie podzielić się wydarzeniami, na które będziecie chcieli pójść. Od Was tylko to będzie zależało. Dziękuję za uwagę. Czas radości i uśmiechu coraz bliżej. Atmosfera Wielkiej Nocy zbliża się. Ciepło uczuć bicie serca coraz szybsze. Błękit nieba tak nastraja mnie. Myślę sobie, jak to znowu wszystko będzie. Czy powróci na swe tory dawny ład? Nie mam złudzeń, pogrążamy się w obłędzie. By ratować ten nasz wspólny świat, nie spotkamy się jak zawsze w jednym kole, przeżywając wielkanocny wzniosły czas. Swoim bliskim z głębi serca złóż życzenia, kiedyś wróci dawny spokój nasz. Zostań w domu, nie wyjeżdżaj, bo tak trzeba. Zostań w domu i nie zmarnuj naszych szans. Choć zapłaczesz, łzę urońsz, ściśnie serce. Dojrzyj miłość, która mieszka w nas. Całym światem dzisiaj rządzi wirus podły. Nie wiadomo, ile jeszcze spłynie łez. Bądźmy blisko i wspierajmy się wzajemnie. Pomyśl o tym, co dziś ważne w życiu jest. Miłość, radość niech połączą nas z oddali. W wirtualnym świecie przyszło teraz żyć. Niech nadzieja nasze serca znów rozpali. Najpiękniejsze będzie spełniać sny. Więc radujmy się i spieszmy dziś z nadzieją do rodziny, do przyjaciół, bliskich nam. Wielkiej Nocy przeżywanie wraz z pociechą, to przesłanie dzisiaj śpiewam wam. To nieważne, że dziś smutek w nas dojrzewa, że niełatwo jest pokonać wielki strach. Niech świąteczne me przesłanie w duszy śpiewa i połączy nasze serca w trudny czas. Jeszcze lepiej będzie wkoło i weselej. Trzeba wierzyć, mocno wierzyć, ufaj mi. Chęcią życia pozarażaj coraz śmielej. Wszystkich ludzi jutro stanie świt. Dzień dobry, nazywam się Therese Schlamfriga. Jestem przedstawicielką Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo numer 3 w Edmonton. Wielkanoc to wyjątkowe święto w tradycji polskiej i najważniejsze święto w Kościele katolickim. To również wyjątkowy czas, w którym rodzina i najbliżsi spotykają się, aby wspólnie przeżywać ten radosny czas zmartwychwstania Jezusa. Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siły Chrystusa i w siły człowieka. Z okazji tych pięknych świąt w imieniu zarządu oraz wszystkich członki
jak również w moim własnym, składamy całej Polonii zdrowych i spokojnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie. Niech ten wyjątkowy czas będzie wytchnieniem od trosk i źródłem refleksji. Niech napełni nas nadzieją i wiarą w lepsze jutro, by z ufnością patrzeć w przyszłość. Wesołego Alleluja! Matko Mario, czy wiedziałaś tamtą chłodną noc, że twój syn nie pozwoli, by kamień zadał mi cios, i że powie, kto bez grzechu, niechaj pierwszy rzuci strzał, i zawstydzi grono mędrców, jak cień odejdą w dal, i że powie, kto bez grzechu, niechaj pierwszy rzuci strzał, i zawstydzi grono mędrców, jak cień odejdą w dal. Matko Mario, czy wiedziałaś tamtą chłodną noc, że syn otworzy oczy ślepcą przez dotknięcie rąk, że zamieni wodę w wino, że nakarmi tysięczny tłum, i Jaira wskrzesi córkę, a nasz Bóg, że zamieni wodę w wino, że nakarmi tysięczny tłum, i Jaira wskrzesi córkę, twój syn, a nasz Bóg. Matko Mario, czy wiedziałaś tamtą chłodną noc, że pod krzyżem będę stała sercem pękniętym jak dzwon, i wśród łotrów król przestworzy zapłaci za nas dług, odkupując nasze winy, twój syn, a nasz Bóg. I wśród łotrów król przestworzy zapłaci za nas dług, odkupując nasze winy, twój syn, a nasz Bóg. Matko Mario, czy wiedziałaś tamtą chłodną noc, że przy grobie będę stała, by oddać twemu synowi hołd, lecz grób pusty tam zastała, Alleluja śpiewała mu, bo pokonał moce śmierci twój syn, a nasz Bóg. Lecz grób pusty tam zastała, Alleluja śpiewała mu, bo pokonał moce śmierci twój syn, a nasz Bóg. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Łukasz Dumicz. Od kilku tygodni jestem wiceprezesem Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego w Edmonton i w imieniu tego towarzystwa pragnę złożyć całej Polonii życzenia zdrowych świąt wielkanocnych.
pełnych refleksji, wiary i miłości. Niech ta Wielkanoc przyniesie radość i siłę pokonywania trudności i pokój w każdym domu. Życzę Wam smacznego jajka i mokrego dingusa. Wesołego Alleluja. Dzień dobry Państwu. Dziś odpowiem na kilka pytań, które napłynęły do redakcji. Pierwsze brzmi tak. Dlaczego płacę podatek od emerytury polskiej, skoro było powiedziane, że od któregoś tam roku emeryci nie płacą? Wiadomo jest wszystkim, że emeryci i renciści odprowadzali od swoich świadczeń comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy. Z początkiem 2020 roku rząd wprowadził program znoszący obowiązek płacenia podatku przez osoby pobierające świadczenia emerytalne, ale nie dla każdego emeryta. Istotne jest to, że zwolnienie podatkowe dotyczy osób, których świadczenia nie przekraczają, proszę Państwa, 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Jeżeli ktoś otrzymuje więcej, wówczas musi zapłacić podatek, ale tylko od kwoty przekraczającej wskazany próg, czyli te 2,5 tysiąca. Od lipca 2022 roku zmieniła się wysokość podatku dochodowego, z 17% spadła do 12%. Nadal jednak wszystkich obowiązuje składka zdrowotna ZUS-u w wysokości 9% dochodu. Powiedziałam wszystkich, ale tak naprawdę nie wszystkich. Bo ci, co mieszkają za granicą, na przykład w Kanadzie, nie mogą opłacać sobie dwóch ubezpieczeń zdrowotnych. I jeżeli jeden czy drugi urząd to wychwyci, no to są problemy. A teraz przechodzimy do pytania drugiego. Czy zapłacony podatek dochodowy od pensji polskiej, emerytury polskiej, wpływa w jakikolwiek sposób na obniżenie podatku federalnego w Kanadzie? Tak, oczywiście. Reguła jest dosyć skomplikowana, ale dla ciekawskich podam, że należy wziąć zarobki polskie przeliczone według obowiązującego exchange rate, czyli średniej wymiany walutowej, podzielić przez zarobek i pomnożyć przez podstawowy federalny podatek. Trochę to jest zawiłe, prawda? W każdym przypadku wynik jest inny, ponieważ przychody i próg podatkowy jest inny. Ale jeżeli macie ochotę zagłębić się w biuletynie podatkowym o takich numerkach i literkach jak S5, F2, C1, zatytułowanym Foreign Tax Credit, to wtedy dowiecie się no, troszkę więcej szczegółów. Ale jak na razie zaufajcie księgowemu, który wypełnia Wam zeznania podatkowe, bo na pewno uwzględni ten kredyt i powie Wam, o ile dolarów Wasz federalny podatek został obniżony. Jak jesteśmy już przy emeryturach i osobach, które otrzymują pensję, przypominam, że osoby otrzymujące tak zwany supplement, dodatek, nie muszą przynosić dowodów na wydatki medyczne czy dotacje charytatywne, bo one nie mają co obniżać.
Jak nie płacicie podatku, no to już nie ma większego dołu. Nie ma co obniżać. A tyle na dzisiaj o sprawach podatkowych. A teraz, korzystając z okazji, że jestem przy głosie, pragnę złożyć wszystkim słuchaczom życzenia wesołego Alleluja, aby święta przebiegały wam w atmosferze spokoju, radości i wzajemnego zrozumienia. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za uwagę. Mówiła Teresa Łabędź. Dobry Państwu. Dzień dobry, kłaniam się. Następny nasz program z cyklu przygotowań do niesamowitego wydarzenia, czym będzie Mistrzostwo Świata w boksie w Edmontonie 4 maja. Chciałbym zapytać trenera, jak idą przygotowania, bo czas. Szanowni kibice, przede wszystkim najlepsze życzenia świąteczne, bo oczywiście jak będziecie Państwo to oglądali, to będą już święta, bo podejrzewam, nagrywamy to w piątek, Wielki Piątek, czyli najlepsze życzenia dla wszystkich słuchaczy. Marianie, jak idą przygotowania? Przygotowania idą bardzo dobrze.
W tej chwili weszliśmy w etap sparingowy. Czyli mówiąc krótko, Alexis jest obolała. Patrzymy, próbujemy robić około 35 rund na tydzień. Na tydzień. No i oczywiście, tak jak źle to brzmi, że jest obolała, ramiona, ręce, ale to też jest dobrą rzeczą, ponieważ to znaczy, że łapie ciosy na bloki, a nie na głowę. A nie na głowę, no wiadomo. Także jakby chodziła i opowiadała, że ją boli głowa, to byłaby to inna rzecz. Ale nie, także no, ale to jest to częścią przygotowań sportowych, ponieważ... Momencik, tak. A kto jest sparring partnerem? Mamy kilkunastu sparring partnerów tutaj lokalnych. Kilkunastu tak. To może nie aż tak, to trochę może za wygórowane słowo, a kilku... Dwóch zawodników jest nawet dużo więksi od Alexis. Alexis waży 115 pounds, waży w walce 112. Ale są to też z nimi, z większymi osobami są sparingi zadaniowe, czyli oni stwarzają pewne utrudnienia z powodu swojej gabarytury. Oczywiście. I to też ma swoje znaczenie. A mamy też zawodniczkę, która przyleciała z Meksyko. Jedna i teraz jeszcze druga przyleci. Także tak jak wspinamy się, żeby osiągnąć tą formę na 31 kwietnia, no to tak będziemy te sparingi ustawiali, żeby tak się piąć w tą górę. Bo jest bardzo ważne, żeby mieć odpowiednich sparing partnerów, a niestety na pewnym poziomie, no lokalnie jest ich znaleźć trudno. Trudno. A czy po ostatnim naszym programie, gdzie już zawiadomiliśmy naszych przyjaciół z Polonii, wszystkich. Tak. Czy wzrosło może zainteresowanie? Tak, mieliśmy kilka telefonów, mieliśmy kilka zapytań od różnych osób. Także oczywiście poinformowałem i także jest zainteresowanie. Nie słyszałem nic specjalnie dużo od polskich organizacji. Mam nadzieję, że one się odezwą, ponieważ no to jest niesamowita szansa, żeby a jest tych tutaj organizacji lokalnych, no polskich bardzo dużo, żeby być częścią i zapraszam wszystkich, żeby wszystkie organizacje tutaj, a polskie stowarzyszenia i tak dalej, aby wykorzystali tą szansę, żeby być częścią wydarzenia bardzo niecodziennego na skalę światową, które będzie pokazywane na żywo na całym świecie, więc to jest niesamowita szansa, żeby się pokazać. Czy to się liczy może z jakimś sponsorstwem? Ale oczywiście, że tak, mamy bardzo... Że można to wykorzyścić? Absolutnie tak, my bardzo chętnie współpracujemy ze wszystkimi, nie jesteśmy limitowani do... Może dlatego, że kogoś nie lubimy, my lubimy wszystkich. Ale oczywiście sponsorzy, czy są to osoby prywatne, czy są to korporacje, czy są to organizacje, miejsce jest dla wszystkich, ponieważ na końcu dnia to jest święto sportu. To jest święto sportu i rzetelnego sportu i dobrze jest się pokazać razem z tym. Chcę nadmienić, tutaj Jacek Denderenda, Polish Food Center, jest sponsorem Alexis. Super. Wspomagają przez lata. Czasami częściej, czasami mniej częściej, ale zawsze jest blisko i też jest częścią, jest sponsorem tutaj tej walki. A Eurogrosser, Tomek, dziękujemy bardzo. Wielu innych, także to są ludzie, którzy zawsze przykładają się i są zainteresowani i rozumieją sport i wspomagają. Jadzia z... Stitches. Tak. Nie opuszcza żadnej walki. No, zawsze wspomaga. Jedna z najbardziej miłych osób, jakie są, zawsze uśmiechnięte. Także Jadziu, dziękujemy Ci bardzo, że jesteś z nami. Ewentualna dostępność biletów. Tak. Czy jakiś polski sektor będzie, czy coś się będzie organizować? Już informuję. Polski sektor jest zarezerwowany i zrobiliśmy to z tego powodu, że chcemy stworzyć atmosferę. Nie chcemy, żeby tak jak na innych imprezach sportowych widać, zawsze są kibice, siedzą grupami. Oczywiście. No i o to chodzi. I dlatego stworzyliśmy taki polski sektor, gdzie
żeby tą atmosferę podgrzać, żeby ona była najlepsza jak być może. Bilety. Mamy bilety do kupienia są w dwóch wersjach. Pierwszy, który jest siedzenie przy stole z kolacją, to są około 200 do 220, pomiędzy 175 a 250 dolarów za osobę, w zależności jak blisko, jak daleko się siedzi, w którym rzędzie od ringu. A te stoły już zostały właściwie wszystkie wysprzedane, jest ich było 65, więc każdy stół ma 10 miejsc. Więc te stoły, chyba te dwa zostały, które są jeszcze niesprzedane, reszta stołów jest wysprzedana. Zostały bilety General Admission, a 50-60 dolarów. Czyli dostajesz, kupujesz bilet, no i masz krzesła, gdy tam tak. sobie znajdziesz siedzenie. No to, ale jest polski sektor, tak? Ale oczywiście, że tak. No, jeżeli kupujesz bilet i mówisz, że chcesz siedzieć w polskim sektorze, no to my zaznaczamy i tam cię wysyłamy. No także właśnie, nie ma bo ja myślę, że będą te flagi biało-czerwone i że wreszcie pokażemy, że Polonia nasa umie ciekawa rzecz. Działać. Miałem też kontakt, mówiąc o kontakcie z Nowego Jorku, Pułaski Organization. Wow. I no to są doskonale, to oni znają to, bo tak jak wspomniałem w ostatnim odcinku, na walkach Andrzeja Gołoty, Tomasza Adamka w New Jersey, a mnóstwo było właśnie ludzi polskiego pochodzenia. I także oni doskonale wiedzą, o co chodzi, jeżeli słyszą, że taka... Już mają doświadczenie. Tak jest, oczywiście, że tak. Także bardzo, bardzo miło z nimi się rozmawiało i oczywiście, no tak jak powiedziałem, chcemy, żeby był dym, chcemy, żeby był hałas jak cholera i żeby atmosfera była, bo szanowni państwo, nie ma nic takiego, jak co zbliża i razem zwiera ludzi, jak emocje sportowe. Dokładnie. Mieliśmy przykład na ostatnim meczu, nie? Reprezentacji Polski. Piąty karny szał niesamowity. Dobrze, teraz jeszcze chciałem się zapytać na temat, czy może będzie polski hymn, czy może bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Będzie pełna artystyczna oprawa całej imprezy. Także nie mogę wyszczególnić, co będzie się działo, ponieważ to jest... wiadomo, nie chcemy tego powiedzieć, ale będzie niesamowite, ale będzie pełna oprawa. Alexis przeciwniczką jest zawodniczka z Meksyku. Tak. Czyli będą trzy hymny narodowe będą śpiewane, czyli meksykański, hymn polski i oczywiście hymn kanadyjski. Wiadomo. W Kanadzie. Tak. A tutaj właściciel studia, w którym jesteśmy, Bogdan Konikowski, będzie też konferansjerem. Mamy też trzech konferansjerów, którzy będą zapowiadali w trzech językach, czyli Bogdan oczywiście po polsku, po hiszpańsku będzie osoba, która będzie mówiła i po angielsku. Dlaczego to robimy? Robimy to dlatego, że jest to impreza na skalę światową i z respektu dla naszej przeciwniczki i fanów, którzy mówią po hiszpańsku, czyli głównie w Meksyko, tylko wypada, żeby nie ograniczyć się do jednej tylko angielskojęzycznej wersji, więc dlatego to robimy. A chcę też dodać, że jest to Cinco de Mayo Weekend, czyli święto narodowe w Meksyku, więc nie możemy, musimy podchodzić do sportu, do kibiców z pełnym respektem i oddać im szacunek. Ja myślę, że to jest co najmniej to, co możemy zrobić. A czy może był jakiś oddźwięk z Polskiego Związku Bokserskiego? A nie, niespecjalnie, nie. Nie? Nie, nie. Wow. Nie mieliśmy... Bo ja wysłałem do swoich znajomych niektórych i każdy mi przysłał, że o men, niesamowite wszystko. I wiem, że niektórzy z nich mają do dzisiaj pewne kontakty. Mm-hmm. Myślałem, że to trafi trochę do... Nie, to ja myślę, że znaczy powiem tak, nic nie słyszałem, nikt do mnie nie dzwonił, ale być może, nie wiem, no może ich to nie interesuje, może no. nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, odpowiadając na twoje pytanie, nie. No to, więc to chciałem wiedzieć. Tak jest. Co jeszcze? Jak zdrowie naszej Iron Lady? Zdrowie jest okej, nie mamy kontuzji, tak mówię, no trochę jest obolało, ale nie ma żadnych kontuzji. Zwracamy dużą uwagę
I to jest coś, z czym ja walczę codziennie, żeby okładała się lodem, tak, żeby regenerowała, bo ciało jest pod dużym stresem. I teraz sparingi. Jak ciało jest pod dużym stresem, wtedy łapie kontuzję, więc trzeba dokładnie zwracać uwagę, żeby się dobrze rozgrzać i potem, żeby się odbudować, tak, to ciało, czy kremy, czy lód, czy cokolwiek to by nie było, to trzeba robić. Basen jest? Jest, chodzimy na basen oczywiście, także to jest paróweczka bardzo ważne. Paróweczka i ty. Tak, to wszystko robimy. To jest najważniejsze. Także to wszystko, chociaż ona jest młodą kobietą, 20 lat i zawsze mówi, że ona zawsze będzie okej. Okay. Tak. Ja mówię, poczekaj za parę lat, twoje ciało jak ci powie. Jak poczujesz. Tak jest, tak. Co państwu jeszcze możemy przedstawić? Ja z mojej strony gorąco zapraszam wszystkich kibiców, ponieważ jest to, tak powiedziałem, jest to święto sportowe i mam nadzieję, że chcemy, żebyście wszyscy byli częścią i mieli szansę świętować razem z nami na miejscu w River Creek Casino and Resort nową młodzieżową mistrzynię świata wersji WBC, także wszystkich zapraszamy. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Ja również dziękuję, ale na koniec chciałem podziękować za wspaniały felieton Bogdanowi, felieton o polskim Big Beatie z lat 60. i 70. Mało z nas pamięta tamte zespoły, tamte piosenki. Ciężko nam było grać za tą żelazną kurtyną, ale mieliśmy niesamowite talenty. Dziękuję państwu. Ja chciałem też jeszcze jedną rzecz dodać, bo ja wspomniałem szybciej w programie o współpracy i o ludziach, którzy wspomagają i wspomagali Alexis przez jej karierę. I chcę też dodać, bo to jest bardzo ważne, Bogdan, który nam tutaj, oczywiście jesteśmy gośćmi w jego studiu, tak, zawsze bardzo chętnie dawał nam platformę, abyśmy mogli powiedzieć. Od momentu, jak Alexis zaczynała, miała chyba lat 10, gdzieś na pewno są jakieś videos. Jeszcze wtedy nie była to wersja telewizyjna, tak, była to radiowa. I ja mam nawet zdjęcia, jak Alexis siedzi u Bogdana w jego bardzo zaklamoconym biurze i strasznie się poci, bo robi pierwsze interview z Bogdanem. I także Bogdan, dziękujemy ci bardzo, bo to nie może być ominięte. I to są właśnie ludzie, czy Bogdan, czy Jacek, czy ludzie, którzy wspomagają, to są ludzie, bez których sportowcy, w tym wypadku sportowcy, ale czy to są artyści, ludzie, którzy robią coś i robią coś bardzo rzetelnie i wkładają swoje całe życie, żeby zbudować sukces, są warci wspomagania. Czy to jest artysta, czy to jest malarz, cokolwiek to jest, i ja uważam, że bardzo ważną rzeczą jest dla korporacji, dla biznesów, dla wszystkich innych, którzy mają środki, żeby ich wspomagać. Oczywiście. Bo bez tego no niestety jest trudno osiągnąć jakiś znaczący sukces. Państwo, idziemy dalej. Na zakończenie, tutaj po naszym interwiu, szanowni państwo, spójrzcie, jak to było zrobione w Nowym Jorku, jak to było zrobione w New Jersey. To video po naszym interwiu ilustruje państwu, jak to może wyglądać w Europie. Liczymy na was. Liczymy na was jeszcze raz. Bardzo dobrze. Nie rób reklamy iPhone'owi!
Fix Auto Edmonton East to najlepiej wyposażony w naszym mieście Edmonton zakład blacharsko-lakierniczy. Na powierzchni ponad 24 tysięcy stóp kwadratowych Fix Auto Edmonton East oferuje usługi w zakresie laserowej naprawy ramy, blacharki samochodowej, lakiernictwa oraz mechaniki samochodowej i ustawiania zbieżności i wyważania kół. Pan Kazimierz Grudzień, właściciel zakładu Fix Auto Edmonton East oraz Fix Auto w Leduc, zaprasza serdecznie do korzystania z usług jego zakładu. Zakładu, który jak niewiele w mieście oferuje dożywotnią gwarancję na wszystkie naprawy kolizyjne. Fix Auto jest uprawnionym zakładem naprawczym dla firm ubezpieczeniowych. Adres zakładu 6652 50 Street. A numer telefonu 780-450-8348. Uczciwość i solidność to zaleta zakładu Fix Auto Edmonton East. Pan Kazimierz Grudzień w tym roku celebruje 25 lat prowadzenia zakładu ku radości mieszkańców Edmonton, a w szczególności całej Polonii edmontońskiej i okolic. Wypadki samochodowe nie należą do przyjemności, ale pan Kazimierz zrobi wszystko, by twoje auto o tym nie pamiętało. Fix Auto Edmonton East 780-450-8348. Witam serdecznie, nazywam się Aleksandra Kosińska i jestem prezesem Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego w Edmonton. Na samym początku pragnę podziękować panu Bogdanowi Konikowskiemu, twórcy Polskiego Radia i Telewizji w Edmonton, za zaproszenie mnie do studia i umożliwienie mi przekazania państwu życzeń z okazji świąt wielkanocnych. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze Polskiego Radia w Edmonton, w imieniu Zarządu Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego, jak i moim własnym, pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Święto Wielkiej Nocy to czas nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i człowieka. Niech radość wielkanocnego poranka będzie zwiastunem samych szczęśliwych chwil i sprawi, że w sercach waszych i waszych rodzin zagości pokój, miłość, życzliwość i wzajemne zrozumienie. Niech zmartwychwstały Jezus Chrystus pomaga wam w odnajdywaniu właściwych dróg i udzieli potrzebnych łask w pokonywaniu życiowych trudności oraz pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Niech ten wyjątkowy czas będzie prawdziwym umocnieniem polskiej chrześcijańskiej tradycji, a mokry śmigus dyngus przyniesie dużo radości dla was wszystkich. Wesołych świąt w gronie najbliższych życzę członkom Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego, panu Bogdanowi Konikowskiemu z rodziną, Polonii w Edmonton, a także Polakom na całym świecie. Wesoły nam dzień dziś nastał. Weselcie się i radujcie się, albowiem Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja. Gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech
To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. To nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. To nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Tak często wspominam ten dzień, Golgotę i słodki jej cień. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. To nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.
koncercie życzeń mam specjalne, serdeczne życzenia płynące do Włodawy w Polsce, gdzie mieszka dzisiejsza solenizantka pani Teresa Bartoszek. Serdeczne życzenia dobrego zdrowia, radości i pomyślności z okazji urodzin, które miały miejsce 28 marca. Życzy brat Wacław z żoną, Miki, córką Liliki i synem Kazikiem. Pani Teresa jest stałą słuchaczką Polskiego Radia Edmonton i dlatego z przyjemnością do życzeń dołączam piosenkę w wykonaniu Beaty Mańkowskiej, której koncert w Edmonton już niebawem. Bądźcie na to gotowi. Happy birthday! Popatrz, jak mijają dni, szybciej niż spełniają się sny. Chwilo wiecznie trwaj, gdy pięknie jest. Życie nasze zbyt krótkie jest. Świat jest piękny wokół nas, ciepłe słońce na tle gwiazd. Wszystko wkoło świeci się, aż miłości ci się chce. Całe życie w rękach masz, więc podążaj, drogę znasz. Gdy odnajdziesz szczęście swe, czas zatrzyma w miejscu się. Kochaj tak, jak pierwszy raz, boso idź przez cały świat. Odwagę masz, odwróć losu bieg i idź pod wiatr. Świat jest piękny wokół nas, ciepłe słońce na tle gwiazd. Wszystko wkoło świeci się, aż miłości ci się chce. Całe życie w rękach masz, więc podążaj, drogę znasz. Gdy odnajdziesz szczęście swe, czas zatrzyma w miejscu się. Słońce na tle gwiazd. Wszystko wkoło świeci się, aż miłości ci się chce. Całe życie w rękach masz, więc podążaj, drogę znasz. Gdy odnajdziesz szczęście swe, czas zatrzyma w miejscu się. Gdy odnajdziesz szczęście swe, czas zatrzyma w miejscu się. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tony Lang i dzisiaj reprezentuję Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Witam wszystkich słuchaczy i telewizów Polskiego Radia i Telewizji Edmonton. Witam Bogdanie i chciałbym Ci podziękować za umożliwienie złożenia życzeń świątecznych na falach eteru Twojego programu. Mam zaszczyt złożyć życzenia świąteczne Świąt Wielkanocnych w imieniu prezesa i zarządu Towarzystwa Polskich Kombatantów Koło nr 6 w Edmonton. Dla wszystkich członków stowarzyszenia, całej Polonii Edmonton i słuchaczy programu na całym świecie. W te radosne święta Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wiele łask Bożych, radosnych spotkań rodzinnych, smacznych jajek, żółtego kurczaka i białego zająca, aby te święta trwały bez końca. Szczęścia Wam życzymy i powodzenia i niech Śmigus Dingus spełni Wasze marzenia. Ciepłych, pełnych, radosnych nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wesołego Alleluja! Raz, dwa, trzy, hej! Zapytał Pan
o świcie nad jeziorem. Rybaków, którzy zarzucali sieci. Z jakim połowem wracacie do domu? Po pracy na łodzi tej nocy. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty. Dla tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę. Zapytał pan o świcie nad jeziorem. Trzy razy apostoła Piotra. Czy mnie miłujesz bardziej niż inni? Kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty. Byłeś młody, chodziłeś dokąd chciałeś. Gdy będziesz stary, to inny cię opasze i poprowadzi dokąd ty nie chcesz. I Piotr usłyszał słowa, pójdź za mną. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Zaproście Jezus, zaproście Go do waszych serc. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Niedawno minęło 7 lat od czasu, gdy po raz pierwszy pani Jadzia, właścicielka zakładu Stitches Tailor Shop w Edmonton, zaczęła świadczyć usługi w zakresie krawiectwa w pełni tego słowa znaczeniu. W Stitches Tailor Shop oprócz usług krawieckich można również oddać do czyszczenia odzież, dokonać drobnych napraw tapicerskich oraz reparacji skóry i zamszu. Krawiectwo jest zawodem zanikającym w naszych czasach i dlatego Stitches Tailor Shop, ulokowany tuż obok sklepów Bałtyk, należy do rzadkości, a przecież jakże często potrzebne są nam usługi w tym zakresie. Od pewnego czasu pani Jadzia uruchomiła usługi komisowe, gdzie możesz oddać swoje suknie lub piękne buciki w komis do sprzedaży, jak też i zakupić po okazyjnej cenie takie same prawie nowe. Zakład czynny jest 5 dni w tygodniu, a pani Jadzia zaprasza na kawę z pogaduszkami od 10 do 18. Stitches Tailor Shop. 10561 Kingsway Ave. Telefon 780-428-4247. Tuż obok słynnych polskich sklepów. Zapraszamy do Stitches Tailor Shop na kawę i herbatkę dobrą. I coś słodkiego. Pan w raju miłości zasiał dar. Mężczyźnie, kobiecie tę miłość dał. Ta miłość na wiek wieków niechaj trwa. Więc chwalmy Pana głośno tak. Za miłość tą, za wielki dar. Śpiewajmy i wołajmy.
Alleluja, Alleluja. Boże, dziś w domu Twym rozbrzmiewa ten miłości hymn, bo sławić Ciebie pragnę z całych sił. Błogosław Boże miłości tej, daj siły na ich każdy dzień. Prosimy Cię, Państwo, jak się okazało, w praniu nie wszyscy niestety byli w stanie dojść do naszego studia, by złożyć osobiście życzenia świąteczne i dlatego część z nich nadeszła do nas mailem, które teraz chciałbym Państwu odczytać. Oto życzenia, które nadeszły od chóru Polonia. Wielkanoc to czas, kiedy Chrystus zwycięża śmierć i przynosi nadzieję na wieczne życie. Życzymy Ci, abyś poczuł tę nadzieję w swoim sercu. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę w tym świątecznym czasie. Niech zmartwychwstanie Chrystusa napełni Cię pokojem i otworzy nowe drogi. Życzymy Ci, abyś doświadczył miłości Boga i bliskości swoich najbliższych. Wesołych świąt, chór Polonia. Następne życzenia nadeszły od zespołu tanecznego Mazur. Z okazji świąt wielkanocnych przez wszystkim zaprzyjaźnionym członkom organizacji polonijnych składamy najgorętsze życzenia zdrowych i spokojnych świąt, pełnych wiary, miło, nadziei i miłości, smacznego jajka i mokrego dyngusa. Wesołych świąt, Beata Kilarska, sekretarka zespołu Mazur. I następne życzenia pochodzą, jeżeli mi się uda te kartki odwrócić jakoś porządnie, pochodzą od pani Grety Derus, prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej, okręg Alberta. Tak one brzmią. Niech zmartwychwstały Chrystus oświeca nam drogi życia, obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym. Zdrowych, wesołych i ciepłych świąt wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłości, życzy wszystkim w imieniu Zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta i własnym Greta Derus. Dziękujemy serdecznie, Greto, za te piękne życzenia. No i proszę Państwa, to byłoby na tyle czytanych życzeń. Dzień dobry, dobry wieczór. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Witamy. To był Christmas? Na, Christmas to tylko śnieg u nas pada. Jest. Przed chwilą dostałem, w ogóle dzień dobry Państwu, witamy tak. W kolejnym wydaniu no rozmów naszych na 4K Masze. Dzisiaj żółto-czerwono, tak bardziej świąteczne jak dwa Jerry, jak jajeczko malowane wygląda z kapelą w czapeczce, no, aleluja. Warszawa, Polska. Tak jest, ale wyglądasz jak jajeczko, tak. Pisanka, nie? No więc wszędzie indziej już jest wiosna. Niestety nasza wiosna już przyszła dawno temu teoretycznie, ale praktycznie... Kalendarzowo. Tak jest, dzisiaj cały dzień pada śnieg. I będzie znowuż minus tam 10 stopni, ale za to nadzieja jest, bo w niedzielę wielkanocną ma być już 19 stopni. A dwa dni temu plus 15. Także skacze.
Pogoda w zasadzie w tej szerokości geograficznej nie jest żadnym pewnikiem. Nie można powiedzieć nic o nie. Ona przychodzi sobie, odchodzi, a jeżeli ci się nie podoba pogoda, poczekaj 10 minut, to się zmieni. Tak u nas niestety jest. Witamy Państwa serdecznie w przedświątecznym, właśnie już świątecznym programie. No cóż, wypadałoby życzyć zdrowych i wesołych świąt dla wszystkich naszej telewizji. Właśnie tak się zastanawiam na tym. Życzenia zdrowych i wesołych świąt. Coś się kryje pod tymi słowami zdrowych i wesołych. To znaczy, że nie możemy chorować i powinniśmy się bawić. Ale czy o to chodzi w tych świętach? To jest święto zmartwychwstania Pańskiego. No właśnie. Jezus Chrystus zmartwychwstał, a my mówimy zdrowych i wesołych świąt. Bawmy się, jedzmy, pijmy. Wydaje mi się, że to się wiąże z tym, że każdy mówił, żeby zdrowych, żeby najeść się dużo, wesołych, żeby dobrze wypić. Ale co to ma wspólnego z narodzeniem, ze zmartwychwstaniem Chrystusa? To taka polska tradycja. Takie polskie gadanie, gadanie, pieprzenie takie raczej. A później lany poniedziałek, wodą się lany. No właśnie. Perfumami się lany. W dzisiejszym programie znalazłem takie materiały, które pokazują o najróżniejszych tradycjach na terenie Polski właśnie wielkanocnych. Także może niektóre sprawy się Państwu wyjaśnią, ale ja wciąż się zastanawiam, dlaczego zdrowych i wesołych świąt. Państwo zadzwonią, może niech Państwo napiszą. Właśnie, niech Państwo nam wytłumaczą, co rozumiecie przez zdrowych i wesołych świąt. Nasi goście, którzy w dzisiejszym programie składają życzenia, większość z nich stara się nie używać tego słowa zdrowych i wesołych świąt. Mówią o wszystkim innym, tylko nie o tym. Spokoju ducha, radości rodziny. No ale wesołego aleluja, to można powiedzieć już. No tak. Wesołego aleluja. Wesołego. A kto to jest aleluj? Radosnych. Kto to jest aleluj? I znowu się zaczyna problem. I dlaczego wesoły aleluj? Aleluja. No to jest piosenka kościelna, aleluja. Bo ja wiem, czy kościelna? Nie kościelna? Chyba nie. No to też Państwo piszcie do nas. Dzwońcie do nas. Kto ją pierwszy śpiewał, ten nieżyjący nasz kanadyjski piosenkarz? O, tak, to był Cohen. Leonard Cohen. Tak, on to śpiewał. No właśnie, także to nie jest chyba kościelne, to jest aleluja, to jest, cieszmy się, radujmy się, aleluja. Aleluja, jak to fajnie. No ale cóż, smacznego jajka, bo to jajka. No tak, i żółtego kurczaczka. Tak. Jeszcze baranka. I baranka słodkiego. Ale jak gdzieś przez te setki lat żeśmy zagubili sens tych świąt wielkanocnych i praktycznie jest to tylko jeden wielki biznes, bo im więcej sklepy sprzedadzą, im więcej ludzie kupią, tym jest lepiej i bogaczej. Nie wiem, czy chodzi święcić jajka, święcić święconkę do kościoła, ale ludzie wkładają różne rzeczy do tych swoich koszyczków. Widziałem, ktoś nawet butelkę wódki włożył. Tak, wino, wódkę, krążek kiełbasy, różne rzeczy, różne potrawy. Dlaczego nie poświęcić? Jak się napije święconej wódki, to nie będzie miał kaca przynajmniej, może. No może nie. Ale ty nie pijesz. Gdzieś ludzie się zagubili w tym wszystkim. Jakkolwiek, drodzy Państwo, ponieważ święta Wielkiej Nocy już za pasem, dzisiaj nagrywamy troszeczkę wcześniej, żebyśmy mogli program wrzucić już w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę będziecie go oglądać. Życzymy Państwu, aby te święta minęły dla Was spokojnie i radość z zmartwychwstałego Chrystusa niech nawiedzi nasze domy i nasze serca i nasze umysły. Nie zapomnijcie pójść do kościoła. Dlaczego? No dlaczego? Na Wielkanoc. Ale dlaczego? Ja nie rozumiem, dlaczego nie zapomnijcie? No bo dużo ludzi chodzi dwa razy do kościoła. Raz na Wielkanoc, raz na Boże Narodzenie. No ale nie musisz im przypominać o Majowi. Jeżeli oni nie chodzą, bo to takie właśnie taka polska świętość. O, idę do kościoła na święta, na Boże Narodzenie, tak. Na Wielkanoc. Co najmniej dwa razy do roku, a jeszcze ktoś jeszcze umrze, to też. No i jak to ślub bierze, to też trzeba iść. Także czasami więcej niż dwa razy ludzie chodzą. Ale są tacy, co chodzą dwa razy dziennie. Widocznie mają taką potrzebę. Potrzebę, tak. Oczywiście. Zgadzam się, nie mam nic przeciwko temu. Tak. Na ogół
chodzi się do kościoła po coś, w jakimś tam celu, przynajmniej tak większość ludzi. Idę do kościoła, bo właśnie mam nowy płaszcz, nowy garnitur, nowy samochód. Chcę spotkać znajomych, którzy mnie nie zapraszają już od dawna, ale w kościele ich spotkam. Tak, i przynajmniej podać im rękę. Było tak na Boże Narodzenie, pewna osoba też, no nie rozmawiałem z tą osobą dość długo, no i nagle powiedziałem jej: hej, redaktor Wesołych Świąt. Oho. Nie będę mówił, kto? No redaktor, tak, to redaktor, już wystarczy. Jerry, no dziękuję Ci przede wszystkim za ten czas, który spędzasz każdego tygodnia wpadając do naszego studia, żeby ubarwić i urozmaicić nasz telewizyjny program Polskiego Radia Edmonton. Bez Ciebie ten program nie miałby tej wagi, tego sensu, tej radości, którą przynosimy każdego tygodnia. Coś potrzebujesz? Nie potrzebuję. Dotacje na Polskie Radio? Ja po prostu lubię z Tobą rozmawiać, bo mi się fajnie rozmawia. Tak, ja też. Także jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Ja też. Wszystkiego najlepszego. No i zobaczymy się po świętach. Prawdopodobnie. Tak, bo po święta jeszcze tydzień, a później mnie nie będzie przez 3 tygodnie. O, gdzie tym razem? Do Brazylii. Brazylia. Brazylia. Byłem już raz, ale tym razem jadę w innym celu, w innym kierunku. Odwiedzę też Iguazu Falls, między innymi naszego Father Sylvan. Father Sylvan, który pracuje 15 kilometrów od Iguazu Falls po stronie argentyńskiej. Już wiele razy mnie zapraszał i nie było okazji, ale tym razem obiecałem, że naprawdę przyjadę. Czy to jest gdzieś w rejonie tej brazylijskiej dżungli? Może byś zrobił jakiś mały filmik z dżungli? No, bo zawsze mi robisz jakieś takie dziwne, że dziewczyny filmuje, tak jakby tutaj dziewczyn nie było. Sfilmuj coś, czego my tutaj nie mamy. No, dżungla byłaby bardzo dobra. No, będę w pobliżu równika. To bardzo gorąco. Tak, bardzo gorąco. Okej, Jerry, no to w takim razie życzę Ci jeszcze raz wszystkiego dobrego. Alleluja. Alleluja. Wszystkiego dobrego. Ta-dam. Proszę Państwa, kiedy osiągamy wiek emerytalny i często nie jesteśmy w stanie ani zadbać o siebie, ani gotować czy ubierać się, to życie staje się męczarnią. Oczywiście istnieją placówki home care, które delegują swoich pracowników czy pielęgniarki do pomocy takim osobom, ale problem zaczyna się, kiedy osoba starsza nie za bardzo włada językiem angielskim i pomoc praktycznie staje się udręką. Proszę zatem o chwilę uwagi, bo mam dla tych osób dobrą wiadomość. Polska Agencja Opieki pod nazwą Comfort Care Home Services, zarejestrowana na albertahealthservice.com Care Invoicing Program, daje usługi dla ludzi starszych lub potrzebujących opieki pielęgniarskiej już od około 3 lat w Edmonton i okolicach. Serwis odbywa się na 3 poziomach rodzaju opieki w języku polskim z możliwością dostosowania do potrzeb jednostki. Pierwszy poziom to profesjonalne usługi pielęgniarskie, takie jak administracja leków, sprawdzanie parametrów życiowych, zarządzanie cukrzycą, pielęgnacja stóp, zastrzyki i więcej. Drugi poziom to osobista opieka pielęgnacyjna wykonywana przez Healthcare Aid, taka jak pomoc w kąpaniu, toalecie, ubieraniu się, karmieniu i więcej. I trzeci poziom to pomoc domowa wykonywana na poziomie companion w następujących kwestiach: planowanie i przygotowanie posiłków, przypomnienie o lekach, pomoc domowa, zapobieganie upadkom, rekreacja, towarzystwo i inne działania społeczne. Bezpłatna konsultacja i wycena, i co więcej, dla tych, co mają Alberta Health Card, może być pokryta przez rząd nawet do 170 godzin miesięcznie. Po więcej informacji proszę zobaczyć website lub dzwonić, aby uzyskać pomoc i więcej informacji. Drodzy Państwo, słuchacze i widzowie Polskiego Radia i Telewizji Edmonton. Ja się nazywam Michał Trzecieski, jestem wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Kultury w Edmonton. Wielu z Państwa zna dobrze naszą organizację,
bo istniejemy już od blisko 50 lat na terenie naszego miasta i prowadzimy prężną i aktywną działalność celem przybliżenia Państwu najnowszych aktualnych wydarzeń o charakterze kulturalnym, skupiając się oczywiście na polskich wydarzeniach i polskich artystach. Popieramy też wiele wydarzeń poprzez dotacje na rzecz różnych organizacji o charakterze kulturalnym i oświatowym. Wymienić tutaj należy liczne koncerty muzyczne, sprowadzanie zespołów artystycznych i muzyków oraz wykonawców, wystawy, wieczory malarskie, kabarety, sponsorowanie wydarzeń i stypendia naukowe dla młodego pokolenia. W najbliższym czasie odbędzie się też kilka koncertów, o które Państwo już dobrze wiecie poprzez oglądanie programu Bogdana Konikowskiego. Ja tylko jeszcze raz napomknę o koncercie jazzowym Piotra Schmidta i Beaty Mańkowskiej. Oba te koncerty odbędą się już za parę tygodni. Będąc już tutaj w studio, chciałem złożyć Państwu życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Mam nadzieję, że wiosna już niedługo zawita do naszych domów i naszych serc, czego Państwu i sobie serdecznie życzę, a panu Bogdanowi Konikowskiemu i rodzinie chciałem złożyć też życzenia i podziękować za zaproszenie mnie do studio na dzisiejsze spotkanie. Życzę Państwu jeszcze raz wesołych świąt i wesołego Alleluja. Choć w twoich oczach ja widzę spokój i coś ucieka nam jak najdalej, jakby się nic nie wydarzyło wcale. Kiedy ty już po roku robisz jakąś pustkę wokół, nie mów do mnie, nie mów do mnie, że nie kochasz. Nie mów do mnie, nie mów do mnie, że nie lubisz. Nie mów do mnie, że to był niewinny żart. O, gdy miłość jak w kinie nieuchronnie się przewinie, to die arrivederci, praszaj. Jaki jej wynik? Czy
Lord to zna. Nie zatruwaj słów goryczą, jakby miłość była niczym. Nie mów do mnie, nie mów do mnie, że nie kochasz. Nie mów do mnie, nie mów do mnie, że nie lubisz. Nie mów do mnie, że to był niewinny żart. Ognie miłość jak w kinie nieuchronnie się przewinie. Tadie arrivederci, praszaj. Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton zaprasza na dwa nadchodzące koncerty. Pierwszy będzie miał miejsce niebawem, 13 kwietnia w klubie Syrenka i będzie to koncert kwartetu Piotra Szmyta, rarytas dla miłośników muzyki jazzowej. Trio wystąpi w programie zatytułowanym Komeda Nieznany 1967. I jest to tytuł niedawno wydanej przez kwartet płyty. Z pewnością miłośnicy muzyki Krzysztofa Komedy będą występem zachwyceni. Oto próbka tego, co będzie działo się w sobotę 13 kwietnia. A członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Edmonton jak zwykle wstęp wolny od opłaty, natomiast nie członkowie płacą $25 od osoby i bilety do nabycia przy wejściu. A teraz kwartet Piotra Szmyta.
Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton zaprasza miłośników lekkiej, łatwej i przyjemnej polskiej piosenki w dniu 27 kwietnia w sobotę w sali balowej Domu Polskiego, gdzie wystąpi ogromnie popularna w całej Polsce i Europie Beata Mańkowska, która będzie właśnie w kwietniu prowadziła tournée od Toronto aż po Edmonton i Calgary. Bilety już można rezerwować w cenie $25 od osoby, a członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej, jak zwykle, wstęp wolny od opłaty. Po koncercie zabawa przy muzyce DJ-a Bogdana Konikowskiego, a więc dwie pieczenie za jednym zamachem. Rezerwacja na obydwa koncerty pod numerem 780-289-2879. A teraz śpiewa dla Państwa Beata Mańkowska. Zostaw czas, który ranił cię, mimo wielu łez, mimo trudnych dni, smutek powiedziany, wybacz każdy gniew, nie mów nigdy źle, twoja cisza znajdzie cię. Skrzydła marzeń przeniosą cię w piękniejszy świat, gdzie nie ma bólu, gdzie nie ma ran. Spójrz na niebo, które wie, jakie szczęście czeka cię, więc podaruj uśmiech swój. Świat odpowie ci i wskaże jedną. Zapłakane, zatańcz swój własny taniec. Uwierz sobie, że obok anioł jest, trzymając cię za rękę. Otwórz serca drzwi, wrócą piękne dni i tak już pozostanie. Skrzydła marzeń przeniosą cię w piękniejszy świat, gdzie nie ma bólu, gdzie nie ma ran. Spójrz na niebo, które wie, jakie szczęście czeka cię, więc podaruj uśmiech swój. Odpowie ci i wskaże jedną z dróg. Skrzydła marzeń przeniosą cię w piękniejszy świat, gdzie nie ma bólu, gdzie nie ma ran. Spójrz na niebo, które wie, jakie szczęście czeka cię, więc podaruj uśmiech swój. Świat odpowie ci i wskaże jedną. Świat odpowie ci i wskaże jedną z dróg. Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragnę przekazać serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień dla wielebnych księży z obu polskich parafii, sióstr służebniczek Najświętszej Marii Panny, sióstr imienia Jezus, wszystkich członków i członkinie zrzeszonych w organizacjach polonijnych okręgu Alberta, jak również i tych niezrzeszonych. Rodzinie pana
Bogdana Konikowskiego i jego najbliższym i dalszym współpracownikom Polskiego Radia i Telewizji. Również całej Polonii w Edmontonie i pragnę przekazać specjalne nagranie, które otrzymałam będąc w Polsce w 2002 roku od mego przyjaciela Leszka Skindera. Kim jest Leszek Skinder, będzie wyjaśnione w tym nagraniu, więc chcę zadedykować to dla wszystkich naszych wiernych i niewiernych słuchaczy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Sztompka i z ogromną radością przyjąłem zaproszenie, aby poprowadzić ten dzisiejszy wspaniały koncert. Jest to kolejny koncert programu Pierwszego Polskiego Radia związany z naszą radiową fonografią. Właśnie dziś świętujemy wydanie kolejnej płyty. Jest to płyta zatytułowana Polesia Czar. Płyta wygląda w ten sposób, korzystam z obecności telewizji i pokazuję ten album, z którego jesteśmy tak bardzo dumni. Nie wydaliśmy go sami i chciałbym tutaj powitać i jednocześnie podziękować patronom tej właśnie płyty. Wydawnictwo pod patronatem Marszałka Senatu, pana Longina Pastusiaka. Pan Marszałek jest z nami, witamy bardzo serdecznie. Witam wszystkich zgromadzonych wspaniałych gości w dzisiejszym koncercie. Jednocześnie witam słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia. Są z nami właśnie od tej chwili w całej Polsce i dzięki falom długim również w połowie Europy. Jest nam bardzo miło powitać również naszą młodszą siostrę, telewizję Polonia, która nagrywa dzisiejszy koncert. Chciałbym serdecznie powitać panią minister edukacji narodowej i sportu, panią Krystynę Łybacką. I jednocześnie poprosić o głos moją panią prezes Beatę Jaworską. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, szanowny panie profesorze, dzisiejszy koncert Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej jest szczególnym wydarzeniem dla nas wszystkich. Zanim zabrzmi czarowna muzyka Polesia, pragnę złożyć na ręce dyrygenta i dyrektora artystycznego chóru, pana profesora Jana Szyrockiego, najserdeczniejsze życzenia wszystkim członkom chóru. W listopadzie przypada rocznica 50-lecia powstania chóru, którego założycielem był właśnie pan dyrektor, wówczas student Politechniki Szczecińskiej. Podczas pół wieku działalności chór rozwijał się, wzbogacał repertuar, stawał się jednym z najlepszych chórów akademickich w Polsce. Zdobywał coraz większe uznanie nie tylko w naszym kraju, ale także poza jego granicami. Otrzymał wiele prestiżowych nagród i odznaczeń. W dorobku ma kilka płyt długogrających, płyt kompaktowych i wiele wydawnictw kasetowych. Koncertował w ponad 80 krajach na 4 kontynentach. Współpracuje z Filharmonią Szczecińską oraz Filharmonią Berlińską. Chór dwukrotnie odbywał tournée po terenie dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. To właśnie tam, rok temu, podczas koncertu dla naszych rodaków, narodziła się myśl o nagraniu i wydaniu pieśni kresowych. Cieszę się bardzo, że Polskie Radio mogło mieć współudział w relacjach z tego pionierskiego pomysłu, a tym samym w utrwaleniu cząstki naszej kultury narodowej, upowszechnieniu niepowtarzalnych pieśni kresowych. Życzę panu dyrektorowi i całemu chórowi Chóru Akademickiego a Politechniki Szczecińskiej kolejnych wspaniałych jubileuszy, a nam wszystkim wielu wrażeń podczas dzisiejszego koncertu. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor.
Ja mam list do pani prezes skierowany, co prawda, na ręce naszego prezesa Andrzeja Siedniewskiego, którego nie ma dzisiaj, i przekazuję pani te słowa. Wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jarosław Kalinowski. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na koncert promocyjny płyty Polesia Czar. Niestety z powodu wcześniej ustalonych spraw służbowych nie mogę uczestniczyć osobiście w koncercie. Pod patronatem pana marszałka Longina Pastusiaka i godnym najwyższego uznania staraniem pana redaktora Leszka Skindera, Polskie Radio wydało płytę Polesia Czar. Edycja ta przekracza rozmiary wydarzenia fonograficznego. Jest to po prostu wydarzenie kulturalne dużej skali. Polesie w kulturę polską, tak jak w ogóle w Kresy Wschodnie, wniosło ogromny dorobek i dziedzictwo. Przez wieki emanowało swym kolorytem, barwnością i niepowtarzalnością. Czerpiąc inspirację z ogromnego, wielokulturowego Tygla, umiało odnaleźć swój własny styl, swoje klimaty i symbole, swój język i swój folklor. Z tego matecznika, z tej lokalności wykluwał się także przez lata polski patriotyzm. Tam, na wschodzie, szczególnie wystawiony na ciężkie próby i molestowany przez wieczne sfery polityczne i europejskie wojny. A jednak kultura Kresów zachowała swój ciepły i łagodny ton. W jej melancholijnych zaśpiewach wyrażała się ludzka serdeczność i życzliwość. Kresowa klasyka, od Mickiewicza począwszy, na Syrokomli skończywszy, pozostawiła po sobie obraz krainy dziwów i cudów. Kresowy, naturalny folklor do dziś bawi i ujmuje za serce. Dziś Polska przesunęła się i przesuwa coraz bardziej na zachód. Kresy stają się naszą Atlantydą, ale pamiętajmy o ich kulturze, dlatego że z niej jesteśmy po mieczu i po kądzieli. Jestem przekonany, że to piękne nagranie poruszy serca wielu Polaków. Wartości tej płycie przydaje wybitne wykonawstwo chóru akademickiego Politechniki Szczecińskiej pod dyrekcją wielce zasłużonego dla polskiej chóralistyki pana Jana Szyrockiego. Dziękując więc naszej kulturze za Kresy i za Polesie, podziękujmy i tym, którzy umieją wyśpiewać ich czar, oraz zarządowi Polskiego Radia SA za wydanie tej płyty. Z wyrazami szacunku i sympatii, Jarosław Kalinowski. No i padło tu już nazwisko naszego wspaniałego redakcyjnego kolegi Lesława Skindera, którego chciałbym teraz poprosić tutaj serdecznie, aby wprowadził nas w świat tej wielkiej kultury i tej wspaniałej muzyki. Dobry wieczór paniom. Dobry wieczór panom. A właściwie inaczej powinienem powiedzieć, bo patrzę na sali, na szczęście jest jasno, widzę twarze i mój Boże, tu ktoś z Wilna, a to ze Święcian, a to z Landwarowa, ze Smorgoni, z Lidy, z Grodna, z Nowogródka, z Wołkowyska, z Brześcia, z Pińska, z Kobrynia, z Łódzka, z Lwowa, ze Stanisławowa, z Krzemieńca, ze Stryja. No to jak tu mówić normalnie dobry wieczór? Ja skorzystam z pięknego tytułu niezrównanej komedii kresowej Sylwestra Chęcińskiego i powiem po prostu: witajcie sami swoi! Oczywiście sami swoi zdominowali tę salę, ale koncert odbierają też przy odbiornikach programu pierwszego słuchacze Polskiego Radia. Oglądają telewidzowie telewizji Polonia, a więc tam niekoniecznie tak znaczny procent słuchaczy czy oglądających musi mieć związki z Kresami, choć de facto 6,5 miliona mieszkających w Polsce ma korzenie kresowe w pierwszym, drugim albo trzecim pokoleniu. Około 3 milionów mieszka tuż za naszą wschodnią granicą. Jak to oni ładnie powiadają, zostaliśmy na ojcowiźnie. No i wreszcie policzmy. Kanadę, Stany Zjednoczone, Amerykę Południową, Australię, Wielką Brytanię. No to jeszcze z 1,5 miliona. A więc różni tam mogą być ludzie z większą, mniejszą orientacją. I przez to proszę pozwolić, aż
przywykłem jako sprawozdawca sportowy mówić z głowy, czyli jak my się śmiejemy z niczego. No ale tym razem trzeba się podeprzeć rozsądnym, mądrym tekstem. Kresy. Słowo to ciągle budzi niezwykłe i silne wzruszenia. Wiążą się z nim wspomnienia osobiste, niesie ze sobą pamięć o wielkich, tragicznych nieraz zdarzeniach. Któż jednak o tym pamięta, że wyraz ten w znaczeniu wschodnich obszarów Polski żyje w naszym języku mniej więcej od 150 lat? Napisał profesor Jacek Kolbuszewski jako motto wydanej przed 3 laty książki, a zatytułowanej Kresy w serii A to Polska właśnie. I dalej. Pisane wielką literą kresy stanowią jedyny w swoim rodzaju równoważnik nazwy geograficznej, zakresem swym obejmujący kilka regionów, kilka krain, kilka nawet obszarów etnicznych, uznanych jednak za obszar polskiej swojskości. Rzec by można, że kresy są słowem nieledwie magicznym, budzącym wzruszenia, nostalgię, refleksje historiozoficzne, przemyślenia o osobliwościach dziejów naszego narodu i państwa, także naszej kultury, słowem przypominającym dni chwały i potęgi, ale także klęsk i męczeństwa. Są bowiem owe kresy tak samo najwyraźniejszą rzeczywistością polskich losów, jak zarazem mitem. Kresy jednoznacznie kojarzą się z obszarami, które znajdowały się ongiś na wschodnim obrzeżu Rzeczpospolitej. Z całą pewnością zasługę wykreowania słowa kresy przypisać trzeba Wincentemu Polowi. On to użył go w literaturze jako pierwszy na oznaczenie żyjącego odrębnym, własnym rytmem odległego pogranicza. Rzec by można, że Pol po prostu to słowo wymyślił, tworząc liczbę mnogą od wyrazu kres. Kresy są jakby księgą, w której natura, człowiek i czas zapisywali swoje znaki stanowiące tyleż o urodzie, ile o dającej się racjonalnie i emocjonalnie określić ich wartości dla kultury polskiej oraz dla polskiego na nich życia. W wydanej przed rokiem innej książce pod tytułem Kresy, czyli Obszary tęsknoty, jej z kolei autor Tadeusz Chrzanowski kończy swe dzieło słowami: żegnajcie kresy, ale nie formułuję tego pożegnania jako czegoś ostatecznego. Pragnę bowiem powracać do was fizycznie i psychicznie i pragnę mieć tę świadomość, że wytyczone po II wojnie światowej granice nie dzielą, ale łączą. Że nie dzieli, ale łączy historia, jakkolwiek była krwawa i okrutna. A więc proszę pozwolić, że razem z chórem akademickim Politechniki Szczecińskiej oraz wybitnymi aktorami scen polskich Andrzejem Ferencem i Krzysztofem Kolbergerem zaproszę Państwa w podróż do krainy wspomnień, czyli tam, gdzie Wilija, za Niemenchen precz, gdzie Polesia czar i gdzie Lwów jest jeden na świecie. I króciutko o 3 pierwszych utworach, które usłyszymy. My, pierwsza brygada. Jest to najsłynniejsza pieśń Legionów Polskich utworzonych przez Józefa Piłsudskiego i najsłynniejsza pieśń żołnierska z okresu I wojny światowej. Powstała w lipcu i jesienią 1917 roku. Kolejny utwór, Modlitwa obozowa. Większość utworów liczy sobie 150, 130, 120 lat. Kompozytorzy, autorzy słów nie żyją. Modlitwa obozowa jest jedną z 3 pieśni, też autor jej nie żyje, ale jakby o krótszym życiorysie. Skomponował ją i tekst napisał kapitan Adam Kowalski, legionista, szef referatu kultury w dowództwie okręgu Korpusu III w Grodnie, autor bardzo, ale to bardzo wielu pieśni żołnierskich, ale nie tylko żołnierskich. 4 córy miał tata, słynny młynarz ze Zgierza, Morze nasze morze, no i właśnie ta modlitwa obozowa. Kiedy po obronie Warszawy trafił do niewoli w obozie internowanych w Balc, jakże mógł postąpić inaczej kompozytor? Chwycił kartkę papieru, ołówek i zaczął zapisywać to, co mu serce dyktowało.
I tak powstała modlitwa obozowa, którą po raz pierwszy wykonano w drugą niedzielę października 1939 roku, a wykonał to rzecz jasna chór obozowy. To jest utwór drugi i wreszcie trzeci, Dziewczyno moja. Słowa Tadeusz Kubiak, muzyka i opracowanie Tadeusz Szeligowski. Przypomnę, profesor konserwatorium w Wilnie, wybitny popularyzator pieśni wileńskiej rozgłośni Polskiego Radia.
Proszę Państwa, w latach 50., kiedy z Jankiem rozpoczynaliśmy razem studia w Politechnice Szczecińskiej, Zrzeszenie Studentów Polskich bardzo dbało o to, aby się rozwijało życie kulturalne studentów. Przecież no, różna młodzież trafiała na studia. Chodziło o to, żeby ją pobudzić, żeby nie skupiać się tylko, nie wiem, na medycynie, technice i tak dalej, i tak dalej. I był taki festiwal, każda grupa studencka była zobowiązana przygotować jakiś program artystyczny. Janek, który przyjechał z Łazisk do Szczecina, a miał za sobą skończoną szkołę muzyczną w Rybniku, doszedł do wniosku, że na swojej grupie przyszłych inżynierów budownictwa zorganizuje chór. Zdałoby się, no, co za pomysł? Inżynierowie budownictwa, chór. I okazało się, że jego grupa wygrała eliminację najpierw na pierwszym roku. Potem na całym Wydziale Budownictwa. Potem w Politechnice Szczecińskiej, potem międzyuczelniane w Szczecinie. I tak się zaczęła kariera tego chóru akademickiego Politechniki Szczecińskiej, który liczy sobie 50 lat. 3000 osób przez te lata przewinęło się przez chór. Tu tych pierwszoroczniaków nie ma, poza Jankiem i mną, ale ja nie śpiewałem. Ale śpiewał za to pan Wiesław Ochmal, który w czwartym rzędzie siedzi na sali. Najwybitniejszy nasz tenor, który jako zasłużony student ceramiki też uważał, że w kulturze można odnaleźć właściwą duszę, tak jak chór Politechniki. I tak to właśnie fajnie wyglądało. A Janek Szyrocki? Janek po skończeniu Wydziału Budownictwa był adiunktem w katedrze żelbetu. Przez wiele lat, kilkanaście lat. Ale w międzyczasie skończył średnią szkołę muzyczną, pojechał do Królewskiego Konserwatorium w Hadze, podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, w klasie profesora Stuligrosza je ukończył i jest tytularnym profesorem od muzyki. I tak twardą ręką trzyma ten chór. To nie jest cały chór. Państwo oglądają 43 osoby tutaj. Chór liczy 80 osób, no ale wiadomo, pieniążki, podróże, obowiązki nie pozwoliły, żeby przyjechać. Poza tym w takim składzie na ogół chór jeździ na występy. 50 osób to jest kolegium majorum. To są moje koleżanki i koledzy, którzy już w chórze nie są, ale nie zaprzestali śpiewać. Śpiewają w dalszym ciągu tak jak przed laty. Może już głos nie ten, ale serce jeszcze lepsze niż przed laty do śpiewania. Trzeci chór to jest 50 kandydatów do chóru. Eliminacje są bardzo trudne. Trzeba się przygotowywać, trzeba jechać do Dziwnowa na obóz, zdać dobrze egzamin i czyhać, kto ze staruszków, bo panienki zawsze zostają młodymi, ustąpi, zwolni miejsce dla nowicjusza. No i wreszcie jest 100-osobowy chór dziecięcy. A więc jest to przedsiębiorstwo, jest to stowarzyszenie. Na szczęście pan rektor, pan profesor doktor habilitowany inżynier Mieczysław Wysiecki, który jest również z nami, dba o to tak jak jego poprzednicy, aby chórowi ptasiego mleka nie brakowało. Władze miasta i województwa życzliwie na to patrzą. Chór ma własną siedzibę. I poza tym na tej uczelni każdy student obowiązkowo ma 32 godziny zajęć z kultury, w tym ze śpiewu. Czyli inżynierowie nie muszą tylko siedzieć z logarytmem czy z czym innym, ale też powinni się rozwijać. Widzę, że koleżanki są gotowe do wyjścia. Tylko dlatego mówiłem, żeby wypełnić tę lukę. Proszę Państwa, to będzie druga młoda pieśń. Młoda, bo napisana niedawno. Skomponowała pieśń i napisała tekst siostra Magdalena, Nazaretanka. A pieśń ta jest swoistym hymnem wszystkich kresowiaków. Ja bardzo często tam jeżdżę i nie zdarzyło mi się być na występie najmniejszego chórku przedszkolnego, który by tego nie zaśpiewał. Polskie kwiaty.
Adam Mickiewicz, Świteś. Ballada dla Michała Wereszczaki. Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie, do płużyn ciemnego boru wjechawszy, pomnij zatrzymać swe konie, byś się przypatrzył jezioru. Świteś, tam jasne rozprzestrzenia łona w wielkiego kształcie obwodu, gęstą po bokach puszczą oczerniona, a gładka jak szyba lodu. Jeżeli nocną przybliżysz się porą i zwrócisz ku wodom lice, gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą, i dwa obaczysz księżyce. Niepewny, czyli szklanna spod twej stopy pod niebo idzie równina, czyli też niebo swoje szklanne stropy aż do nóg twoich ugina. Gdy oko brzegów przeciwnych nie sięga, dna nie odróżnia od szczytu, zdajesz się wisieć w środku widnokręga, w jakiejś otchłani błękitu. Tak w noc pogodna, jeśli służy pora, wzrok się przyjemnie ułudzi. Lecz żeby w nocy jechać do jeziora, trzeba być najśmielszym z ludzi. Bo jakie szatan wyprawia tam harce, jakie się larwy szamocą, drże cały, kiedy bają o tem starce i strach wspominać przed nocą. Nieraz wśród wody gwar, jakoby w mieście, ogień i dym bucha gęsty, i zgiełk walczących, i wrzaski niewieście, i dzwonów gwałt, i zbrój chrzęsty. Nagle dym spada, hałas się uśmierza, na brzegach tylko szum jodły, w wodach gadanie cichego pacierza i dziewic żałośne modły. Co to ma znaczyć? Różni różnie plotą. Cóż, kiedy nie był nikt na dnie? Biegają wieści pomiędzy prostotą, lecz któż z nich prawdę odgadnie? Pan na Płużynach, którego pradziady były świteźi dziedzice, z dawna przemyślał i zasięgał rady, jak te zbadać tajemnice. Kazał przybory w bliskiem robić mieście i wielkie sypał wydatki. Związano niewód, głęboki stóp 200, budują czółno i statki. Ja ostrzegałem, że w tak wielkim dziele dobrze kto z Bogiem poczyna. Dano więc na mszę w niejednym kościele. I ksiądz przyjechał z Cyryna, stanął na brzegu, ubrał się w ornaty, przeżegnał, pracę pokropił. Pan daje hasło. Odbijają baty, niewód się z szumem zatopił. Topi się, pławki na dół z sobą spycha, tak przepaść wody głęboka. Prężą się liny, niewód idzie z cicha, pewnie nie złowią ni oka. Na brzeg oboje wyjęto już skrzydła. Ciągnął ostatek więcierzy. Powiem, że jakie złowiono straszydło? Choć powiem, nikt nie uwierzy. Powiem jednakże, nie straszydło wcale. Żywa kobieta w niewodzie. Twarz miała jasną, usta jak korale, włos biały, skąpany w wodzie, do brzegu dąży. A gdy jedni z trwogi na miejscu stanęli głazem, drudzy zwracają ku ucieczce nogi łagodnym rzecze wyrazem. Młodzieńcy, wiecie, że tutaj bezkarnie dotąd nikt statku nie spuści. Każdego śmiałka jezioro zagarnie do nieprzebrnionych czeluści. I ty, zuchwały, i twoja gromada wraz byście poszli w głębinie,
lecz że to kraj był twojego pradziada, że w tobie nasza krew płynie. Choć godna kary jest ciekawość pusta, lecz żeście z Bogiem poczęli, Bóg wam przez moje opowiada usta dzieje tej cudnej topieli. Na miejscach, które dziś piaskiem zaniosło, gdzie car i trzcina zarasta, po których teraz wasze biega wiosło, stał okrąg pięknego miasta. Świteź i w sławne orężem ramiona, i w kraśne twarze bogata, niegdyś od książąt Tuchanów rządzona, kwitnęła przez długie lata. Nie ćmił widoku ten ostęp ponury. Przez żyzne wskróś okolice widać stąd było nowogródzkie mury, Litwy naówczas stolice. Raz niespodzianie obległ tam Mendoga potężnym wojskiem car z Rusi. Na całą Litwę wielka padła trwoga, że Mendog poddać się musi. Nim ściągnął wojsko z odległej granicy, do ojca mego napisze: Tuchanie, w tobie obrona stolicy. Śpiesz, zwołaj twe towarzysze. Skoro przeczytał Tuchan list książęcy i wydał rozkaz do wojny, stanęło zaraz mężów 5000, a każdy konny i zbrojny. Uderzą w trąby, rusza łódź, już w bramie błyska Tuchana proporzec. Lecz Tuchan stanie i ręce załamie i znowu jedzie na dworzec i mówi do mnie: Jaż własnych mieszkańców dla obcej zgubię od sieczy? Wszak wiesz, że Świteś nie ma innych szańców prócz naszych piersi i mieczy. Jeśli rozdzielę szczupłe wojsko moje, krewnemu nie dam obrony. A jeśli wszyscy pociągniem na boje, jak będą córy i żony? Ojcze, odpowiem, lękasz się niewcześnie. Idź, kędy woła cię sława, Bóg nas obroni. Dziś nad miastem we śnie widziałam jego anioła. Okrążył Świteś miecza błyskawicą i nakrył złotem i pióry i rzekł mi: Póki męże za granicą, ja bronię żony i córy. Usłuchał Tuchan i za wojskiem goni. Lecz gdy noc spadła ponura, słychać gwar z dala, szczęk i tętent koni i zewsząd straszny wrzask. Urra! Zagrzmią tarany, padły bram ostatki, zewsząd pocisków grat leci. Biegą na dworzec starce, nędzne matki, dziewice i drobne dzieci. Gwałtu wołają, zamykajcie bramę, tuż, tuż za nami Ruś wali. Ach, zgińmy lepiej, zabijmy się same, śmierć nas od hańby ocali. Natychmiast wściekłość bierze miejsce strachu. Niecą bogactwa na stosy, przynoszą żagwie i płomień do gmachu i krzyczą strasznymi głosy: Przeklęty będzie, kto się nie dobije! Broniłam, lecz próżny opór. Klęczą na progach, wyciągając szyję, a drugie przynoszą topór, gotowa zbrodnia. Czyli wezwać hordy i podłe przyjąć kajdany? Czy bezbożnymi wytępić się mordy? Panie, zawołam nad pany. Jeśli nie możemy ujść nieprzyjaciela, o śmierć błagamy u ciebie. Niechaj nas lepiej twój piorun wystrzela lub żywych ziemia pogrzebie. Wtem jakaś białość nagle mnie otoczy. Dzień zda się spędzać noc ciemną. Spuszczam ku ziemi przerażone oczy. Już ziemi nie ma pode mną. Takeśmy uszły z hańbienia i rzezi. Widzisz to ziele dokoła? To są małżonki i córki Świtezi, które Bóg przemienił w zioła. Białawym kwieciem, jak białe motylki, unoszą się nad topielą. List ich zielony, jak jodłowe szpilki, kiedy je śniegi pobielą. Za życia cnoty niewinnej obrazy, jej barwę mają po zgonie. W ukryciu żyją i nie cierpią skazy. Śmiertelne nie tkną ich dłonie. Doświadczył tego car
i ruska zgraja, gdy piękne, ujrzawszy kwiecie, ten rwie i szyszak stalowy umaja, ten wianki na skronie plecie. Kto tylko sięgnął do głębini ramię, tak straszna jest kwiatów władza, że go natychmiast choroba wyłamie i śmierć gwałtowna ugadza. Choć czas te dzieje wymazał z pamięci, pozostał sam odgłos kary. Dotąd w swych baśniach prostota go święci i kwiaty nazywa cary. To mówiąc, pani zwolna się oddala. Topią się statki i sieci. Szum słychać w puszczy. Poburzona fala z łoskotem na brzegi leci. Jezioro do dna pękło na kształt rowu. Lecz próżno za nią wzrok goni. Wpadła i falą nakryła się znowu. I więcej nie słychać o niej. Widzę, że bardzo dużo osób stoi tam pod ścianą. Proszę Państwa, 6 wolnych miejsc jest tu w narożniku. Jeśli są chętni, proszę szybko zejść. W momencie, kiedy zapowiadam, 3 miejsca w pierwszym rzędzie, 2 w drugim i 1 w czwartym. Pieśń Filaretów. Tekst tej pieśni napisał Adam Mickiewicz w grudniu 1820 roku w Wilnie dla członków Tajnego Zgromadzenia Filaretów, kierowanego przez Tomasza Zana, a stworzonego przez patriotyczną młodzież studencką. Wilija. Tekstem pieśni jest fragment poematu Konrad Wallenrod z 1828 roku, pióra wieszcza Adama Mickiewicza. Twórca melodii nie jest niestety znany. Prząśniczka. Jest to chyba najpopularniejsza ze wszystkich pieśni Stanisława Moniuszki. Napisał on ją do wiersza Jana Czeczota, poety znanego i popularnego w pierwszej połowie zeszłego stulecia. Pieśń ta powstała już po śmierci autora tekstu. Wreszcie pieśń wieczorna. Pieśń należąca do najpopularniejszych wśród 300 pieśni Stanisława Moniuszki, opublikowanych w 12 zeszytach śpiewników domowych, po raz pierwszy ukazała się drukiem w Wilnie na przełomie lat 1845-46. Moniuszko zaczerpnął teksty Władysława Syrokomli. W drugiej połowie XIX wieku pieśń ta należała do autentycznych przebojów domowego muzykowania. Śpiewa chór akademicki Politechniki Szczecińskiej pod batutą mistrza Jana. Bye.
Adam Mickiewicz, do Niemna. Niemnie, domowa rzeko moja, gdzie są wody, które niegdyś czerpałem w niemowlęce dłonie, na których potem w dzikie pływałem u stronie sercu niespokojnemu szukając ochłody. Tu Laura, patrząc z chlubą na cień swej urody, lubiła włos zaplatać i zakwiecać skronie. Tu obraz jej malowny w srebrnej fali łonie łzami nieraz mąciłem, zapaleniec młody. Niemnie, domowa rzeko, gdzież są tamte zdroje, a z niemi tyle szczęścia, nadziei tak wiele.
kędy jest miłe latek dziecinnych wesele, gdzie milsze burzliwego wieku niepokoje, kędy jest laura moja, gdzie są przyjaciele. Wszystko przeszło, a czemuż nie przejdą łzy moje. Proszę Państwa, radio publiczne inaczej pojmuje swoją misję i swoje obowiązki niż stacje komercyjne. Jest to zapisane w ustawie o radiofonii i telewizji, że mamy obowiązek pamiętania również o tych Polakach, którzy są rozsiani po całym świecie, i tych bliżej, i tych dalej. 1 grudnia 1995 roku zainicjowaliśmy na antenie Polskiego Radia Programu Pierwszego akcję pod hasłem Spraw prezent polskim dzieciom na Białorusi, pomóż w wyposażeniu pierwszej polskiej szkoły w Grodnie. Bo oto w odróżnieniu od Litwy i Ukrainy, gdzie stale polskie szkoły istniały, na Białorusi przez 48 lat nie było polskiej szkoły. Myśleliśmy, zbierzemy jakieś środki, dokupimy coś tam z technicznych pomocy i na tym koniec. Efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. I jest to zasługa Państwa. Państwa, naszych niezrównanych radiosłuchaczy. Wyposażyliśmy szkołę kosztem 300 tysięcy dolarów amerykańskich. Tak ofiarne serca mieli radiosłuchacze, mieli rodacy. Przede wszystkim w kraju, bo przyznam szczerze, że z zagranicy niewiele dolarów przywiozłem. Jest to szkoła wspaniale wyposażona i nie mogę w tym momencie, nie jestem w stanie wymienić wszystkich nazwisk, wszystkich osób, wszystkich instytucji, ale nie skłonić się nisko przynajmniej przed kilkoma osobami. Jest chyba na sali pani Alicja Jagielska. Jeśli jest, niech łaskawie powstanie. Pani Alicja Jagielska, siódmy rok z rzędu, choć nie jest grodnianką, nie jest kresowianką, wpłaca regularnie na pomoc polskiej szkole w Grodnie. I tak robi pani Stanisława Opiłowska z Warszawy, obie są warszawiankami, i pani Wiesława Rzepka z Łodzi, i pani Alicja Bartocha z Gliwic. I jest też pan Jerzy Teichmann. Jest pan, panie Jurku? Niech się pan pokaże. Ja wiem, że pan nie lubi, jak się o tym mówi. Ale ja to uważam za swój obowiązek, żeby powiedzieć, to on zadbał o dar najcenniejszy, wartości 16,5 tysiąca dolarów. Przepiękne tynki tej szkoły po 6 latach wyglądają tak, jakby je tynkarze położyli wczoraj. I dziękuję w tym momencie tysiącom innych ludzi dobrego serca. W szkole 550 dzieci uczy się w języku polskim. W czerwcu była pierwsza matura. Z 33 abiturientów 29 podjęło studia w Polsce. I jest jeszcze jedna rzecz godna podkreślenia. Polskie Radio przekazało tej szkole 40 kilka instrumentów muzycznych po orkiestrach Polskiego Radia. Z fortepianem marki Bechstein z 1911 roku. W szkole 142 dzieci uczy się gry na kilkunastu instrumentach. Kiedy skończą szkołę, będą mieli obok świadectwa dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły muzycznej. To będą nauczyciele prowadzący chóry polskie na Białorusi, gdzie polskość chciano wykreślić, ale nie udało się. Za Niemenchen precz. Ale w którą stronę, zapytałem panią Elżbietę Gryń-Stasik, moją koleżankę z drugiego programu Polskiego Radia, z programu muzycznego. Czy stąd w tamtą stronę? Nie, panie Leszku, odwrotnie. To była tęsknota tych z oddali ku księstwu warszawskiemu. Tekst tej pieśni napisał August Bielowski, poeta, historyk i krytyk literacki, uczestnik Powstania Listopadowego, potem dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich w Lwowie. Kompozytor melodii jest nieznany.
No i proszę Państwa, tym sympatycznym akcentem Polesia Czar zakończyliśmy nasz kolejny 1076 program Polskiego Radia i Telewizji Edmonton. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział w dzisiejszym programie. Życzę Państwu spokojnych i radosnych świąt Wielkiej Nocy i mokrego dyngusa. Zmroku szuka.